Witajcie. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam jedną z najbardziej znanych historii zaginionych dzieci. Zdaję sobie sprawę z tego, że większość z Was zapewne ją zna, jednak postanowiłam opowiedzieć o tym zaginięciu, ponieważ często myślę o Mateuszu. Niby jest trop, niby wiadomo, kto mógł przyczynić się do jego zaginięcia, a jednak do tej pory nie udało się ustalić, co stało się z chłopcem. Ten odcinek, jak i poprzednie, powstał na podstawie rozmowy z rodziną. O zaginięciu Mateusza rozmawiałam z jego tatą, panem Andrzejem, który nie ustaje w poszukiwaniach syna. Mateusz Żukowski zaginął 26 maja 2007 roku. W tym samym miesiącu, zaledwie 23 dni wcześniej, w Portugalii zaginęła Madeleine McCann. Chłopiec urodził się 5 sierpnia 1996 roku w Tomaszowie Mazowieckim. Ma czworo rodzeństwa, braci Piotra i Pawła oraz siostry Angelikę oraz Martynę. Najmłodsza siostra miała zaledwie 1,5 roku, kiedy Mateusz zaginął. Chłopiec wraz z całą rodziną mieszkał w małym domku w Ujazdowie. Jest to niewielka wieś położona w województwie lubelskim w powiecie zamojskim w gminie Nielisz, oddalona około 30 km od Zamościa. Tata wspomina Mateusza jako dziecko grzeczne i posłuszne, nie sprawiał problemów. Był spokojnym chłopcem o bardzo dobrym sercu. Chętnie pomagał rodzicom w pracach domowych, był koleżeński i lubiany przez okoliczne dzieci oraz sąsiadów. Ufał ludziom, może aż za bardzo. Mateusz był dzieckiem, które zawsze informowało rodziców lub starsze rodzeństwo, dokąd się wybiera oraz kiedy wróci. Był typem domatora, lubił spędzać czas z rodziną. Jeżeli wychodził, to najczęściej do syna sąsiadów, z którym grał w gry komputerowe. Jedną z największych pasji chłopca było jednak wędkarstwo. Od wielu lat razem z tatą wspólnie wyruszali na połowy. Lubili w ten sposób razem spędzać czas. Jednak wyprawa 26 maja 2007 roku była ostatnią, jaką razem odbyli. 26 maj 2007 roku. Sobota, Dzień Matki, a zarazem Dzień Samolotów z Papieru. Kiedy przeczytałam informację o Dniu Samolotów z Papieru, aż przeszły mnie ciarki, ponieważ samoloty z papieru kojarzą mi się z dziecięcą delikatnością oraz znikaniem w przestworzach. Tak jak zniknął Mateusz oraz inne dzieci, których do tej pory nie udało się odnaleźć. Ta sobota była kolejnym pięknym, gorącym dniem. Mateusz wraz z tatą z samego rana, aby uniknąć najgorszego upału, pojechali nad zalew do oddalonego około 6 km Nielisza. Mateusz bardzo lubił spędzać czas z tatą, łowiąc ryby, pomimo że bał się wody, ponieważ nie umiał pływać. Po kilku godzinach spędzonych razem nad zalewem, około godziny 14, pan Andrzej i Mateusz postanowili wrócić do domu, ponieważ tata chłopca był zmęczony, bolała go głowa i chciał się zdrzemnąć. Zaplanowali jednak, że za około 2 godziny wrócą nad zalew. Kiedy wrócili do domu, Mateusz włączył komputer, rozmawiał chwilę z tatą. Zanim pan Andrzej zasnął, do Mateusza przyjechali koledzy, synowie sąsiadów, bracia, 10-letni Sebastian J. i 9-letni Dawid J. Chłopcy na początku we trójkę rozmawiali na posiadłości rodziców Mateusza. Moment później Mateusz zapytał taty, czy może pójść się pobawić z kolegami poza podwórkiem. Tata wyraził zgodę, przecież znał te dzieci oraz ich rodzinę. Poza tym było wczesne popołudnie, więc co złego mogłoby się stać? Tata i syn umówili się, że chłopak wróci przed godziną 16, aby mogli wrócić nad zalew tak jak wcześniej zaplanowali. Nic nie wskazywało na to, że w tym momencie diametralnie zmieni się życie całej rodziny. Pan Andrzej wybudził się z drzemki około godziny 16. Mateusza nie było w domu. Nie wzbudziło to u mężczyzny podejrzeń, ani nie wywołało zmartwienia. Pomyślał, że chłopcy na pewno bawią się w najlepsze i najzwyczajniej stracili rachubę czasu. Mama Mateusza w tym czasie była w domu, jednak odsypiała nocną zmianę. Pan Andrzej, nie chcąc marnować reszty dnia, wrócił nad zalew ze starszym bratem Mateusza, 12-letnim Pawłem. Był przekonany, że Mateusz wkrótce wróci do domu. Kiedy około godziny 21 wrócili, pan Andrzej zauważył, że Mateusza nie ma w domu. Zdziwiony zapytał żonę, gdzie jest Mateusz. Okazało się, że nikt go nie widział od momentu, kiedy wyszedł z kolegami. Mama była przekonana, że pojechał on z ojcem i bratem na ryby. Pan Andrzej i pani Marzena zaczęli się denerwować. Dotarło do nich, że nikt z rodziny nie widział Mateusza od około 6 godzin. Wydało im się to bardzo dziwne, ponieważ Mateusz zawsze wracał do domu o określonej godzinie. Jednak nie panikowali. Wiadomo, jak to dzieci. Kiedy się bawią w najlepsze, nie myślą o czasie. Rozpoczęły się więc poszukiwania Mateusza. W pierwszej kolejności Żukowscy poszli sprawdzić, czy syn jest u kolegi, u którego spędzał najwięcej czasu.
z którym najczęściej się spotykał i z którym często grał w gry komputerowe. Myśleli, że chłopcy może się zasiedzieli. Niestety, Mateusza tam nie było. Rodzice postanowili poszukać syna w okolicy. Wiedzieli, gdzie lubi się bawić, z kim spędzać czas. Wierzyli, że za chwilę go znajdą u któregoś z kolegów. Po Mateuszu jednak zniknął ślad. Nikt go nie widział, nie było go u nikogo w domu. Czas leciał, a Mateusza dalej nie było. Żukowscy nadal jednak mieli nadzieję, że syn się odnajdzie. Pan Andrzej pojechał do domu rodzinnego kolegów, z którymi Mateusz wcześniej tego dnia wyszedł się pobawić. Jednak nikogo tam nie zastał. Postanowił więc, że pojedzie do dziadka chłopców, pana Stanisława P. Kiedy pojawił się na miejscu, nie został wpuszczony na posesję. Dziadek chłopców jedynie otworzył okno i w ten sposób prowadzona była rozmowa. Według zeznań pana Andrzeja, Stanisław P. miał być pod wpływem alkoholu. A zapytany, czy widział dziecko, powiedział, że chłopiec poszedł do Tarnogóry. W lokalnym języku to powiedzenie oznacza, że ktoś się utopił, a nurt zabrał go do oddalonej o kilkanaście kilometrów Tarnogóry. Pan Andrzej momentalnie postanowił wrócić do domu, powiedzieć żonie, czego się dowiedział. Żukowscy zdecydowali, że jeszcze raz pojadą do domu braci J. Kiedy dojechali na miejsce, zastali tam całą rodzinę. Mama chłopców oznajmiła, że ci już dawno śpią, jednak kiedy usłyszała, że Mateusz nie wrócił do domu, poszła obudzić synów. Kiedy chłopcy przyszli porozmawiać z rodzicami Mateusza, mieli się dziwnie zachowywać, być zmieszani. Mówili bez ładu i składu, co zaniepokoiło pana Andrzeja. Do tego byli ubrudzeni błotem, nie wyglądali jak dzieci, które właśnie zostały wybudzone ze snu. Mało tego, ich opowieści według taty Mateusza były mało spójne. Raz mówili, że Mateusz sam wrócił do parku, kiedy oni zdecydowali się wrócić do domu, później, że poszedł do kolegi, a następnie, że we trójkę wrócili do domu Żukowskich i tam się rozstali. Po chwili jednak stwierdzili, że Mateusz został nad wodą. Po godzinie 22 państwo żukowscy postanowili wezwać policję w celu zgłoszenia zaginięcia. Momentalnie rozpoczęła się szeroko zakrojona akcja poszukiwawcza. Sprowadzeni zostali nurkowie oraz pies tropiący, który doprowadził przewodnika prosto na brzeg rzeki Wieprz. W trakcie przeszukiwania terenu, około godziny 23, obok zalewu w Ujazdowie, w metrowych pokrzywach na brzegu rzeki zostały znalezione zwinięte w rulon ubrania Mateusza. Spodnie, szary podkoszulek, niebiesko-fioletowe kalosze oraz czapka. Wszystkie ubrania, które chłopiec miał ubrane, kiedy zaginął. Nie znaleziono jedynie bielizny. W kieszeni spodni były legitymacja i książeczka wędkarska. Niestety, ze względu na złe warunki atmosferyczne, głównie mgłę, poszukiwanie zostało odwołane do następnego dnia, a funkcjonariusze stwierdzili, że Mateusz najprawdopodobniej postanowił popływać w rzece i się utopił. Jednak, jak wcześniej wspominałam, chłopiec panicznie bał się wody. Pan Andrzej jest przekonany, że syn dobrowolnie nigdy by nie wszedł do rzeki. Przeszukiwano również okolice, to chyba rzeki Wieprz. W tych czynnościach brał udział ojciec pokrzywdzonego. On wskazał miejsce, gdzie ta odzież została odnaleziona. No, była to odzież, były tam dokumenty należące do pokrzywdzonego. Ze znalezionych dokumentów nie udało się ściągnąć odcisków palców. Według pana Andrzeja policja nie zabezpieczyła ubrań tak, jak powinno to być zrobione. Zostały one pozostawione w miejscu odnalezienia aż do następnego dnia, a policjanci nie mieli ubranych rękawiczek. Mężczyzna oskarża również funkcjonariuszy o zgubienie przedmiotów odnalezionych niedaleko miejsca odnalezienia ubrań syna, butelki po alkoholu oraz butelki po napoju dla dzieci. Następnego dnia, 27 maja, pomiędzy godziną 10 a 11 rano, nurkowie rozpoczęli pracę w rzece Wieprz. Łącznie przeszukano około 40 km aż do Tarnogóry. Dotychczas odbyło się 17 akcji poszukiwawczych z udziałem nurków i przy użyciu specjalistycznego sprzętu, takiego jak echosonda, kamera termowizyjna oraz sonar. Dla osób zainteresowanych sonar oznacza Sound Navigation Ranging. Urządzenie sonarowe wysyła impulsy fal dźwiękowych przez wodę. Kiedy te impulsy uderzają w obiekty takie jak ryby, roślinność, dno lub ciało, odbijają się z powrotem na powierzchnię. Urządzenie sonaru mierzy, jak długo trwa falowanie dźwięku, uderzenie o obiekt, a następnie odbicie od niego. To jest taki sam system echolokacji, który używają nietoperze oraz delfiny. Ta informacja umożliwia urządzeniu oszacowanie głębokości obiektu, od którego odbiła się fala. Na tej podstawie osoba obsługująca urządzenie jest w stanie określić, czy wykryty obiekt może być ciałem.
Pomimo szeroko zakrojonych poszukiwań w wodzie, nie zostało odnalezione ciało Mateusza. Dodatkowo pomiędzy Tarnogórą a Zamościem na rzece jest zainstalowana specjalna krata, która ma na celu zatrzymanie gałęzi i innych obiektów przed uszkodzeniem turbin znajdującej się tam elektrowni. W przypadku utopienia ciało powinno się na tej kracie zatrzymać. Poszukiwania prowadzili funkcjonariusze z Nielisza i Zamościa, jak również Straż Rybacka z Zamościa i Straż Pożarna z Zamościa. Poszukiwania były prowadzone również z udziałem psów wyszkolonych do znajdywania zwłok. Przesłuchani zostali wędkarze, którzy tego dnia byli nad rzeką. Zeznali, że nie widzieli ani nie słyszeli bawiących się nad wodą dzieci. W poszukiwania zaangażowali się również sąsiedzi z innych wiosek. Wójt gminy Nielisz, starosta zamojski i wojewoda. Detektyw z Jeleniej Góry oraz detektyw z Lublina, a także adwokat. Od samego początku w poszukiwaniach pomagał pan Andrzej Minko z programu Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Niestety, po Mateuszu ślad zaginął. Oprócz znalezionych ubrań policja nie natrafiła na żaden trop, który mógłby pomóc im odnaleźć Mateusza. Rodzice nie poddawali się, wierzyli, że syn się odnajdzie. Zrobili plakaty, które rozwieszali w okolicach, kontaktowali się z mediami w celu nagłośnienia zaginięcia. Z rodziną kontaktowały się osoby, które twierdziły, że widziały Mateusza to w Bydgoszczy, to na Mazurach. Niestety, informacje te okazały się fałszywe. Na stronie internetowej poświęconej zaginięciu Mateusza, którą założył i prowadzi pan Andrzej, mężczyzna opisuje sytuację z 17 dnia po zaginięciu Mateuszka. Pisze, że tego dnia był z żoną w prokuraturze. Po wyjściu dostali na telefon wiadomości głosowe. Twierdzi, że rozpoznali głosy, że należały one do Sebastiana, Dawida, ich rodziców, dziadka oraz byłego komendanta z Nielisza. Mieli oni pytać chłopców, gdzie się bawili z Mateuszem, a dzieci odpowiedziały, że obok drzewa. Żukowscy chcieli przekazać te wiadomości policji, jednak przypadkowo je usunęli. Przekazali im jednak numer telefonu, z którego te wiadomości zostały wysłane. Funkcjonariusze zamojskiej policji mieli powiedzieć małżeństwu, że wiadomości nie da się odzyskać. Pan Andrzej twierdzi, że policja usunęła z karty wszystkie dane, aby chronić swojego człowieka. Na przestrzeni lat pojawiło się kilka hipotez o tym, co mogło stać się z Mateuszem. Pierwsza mówi o tym, że chłopiec się utopił. Jednak jak już wcześniej wspominałam, rzeka została wielokrotnie przeszukana przez nurków oraz z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. Swoje zdanie na temat tej wersji wydarzeń wyraził pan Ryszard Koper, płetwonurek z Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Cytuję. Myślę, że działania, które podjęliśmy w 100% udowodniły, że tego chłopca tam nie ma. Jestem sceptycznie nastawiony do tego, że chłopiec w ogóle utonął w tym zbiorniku. W 2017 roku do poszukiwań włączyła się grupa specjalna płetwonurków RP. Są to specjaliści, którzy od 20 lat pomagają w odnajdywaniu osób, które utonęły, a których nie udało się odnaleźć. To właśnie oni odnaleźli m.in. ciało Ewy Tylman. Maciej Rokus, szef grupy specjalnej płetwonurków, powiedział, że, cytuję, wieprz ma wąskie koryto i nawet gdyby wziąć pod uwagę silny i szybki nurt, to jest ono tak kręte, że nie widzę możliwości, by ciało mogło pokonać kilkunasto czy kilkudziesięciokilometrowy odcinek i przepadło bez wieści. Po kilkudziesięciu kilometrach jest elektrownia, stopień wodny i pole krat, więc tam powinno się zatrzymać. Kolejna teoria mówi o tym, że chłopiec nie żyje. Że zginął, kiedy z Sebastianem i Dawidem bawili się w parku w okolicach Pałacyku Ujazdowskiego, który w tym czasie był remontowany. Czy mogło dojść do nieszczęśliwego wypadku podczas zabawy bądź umyślnego spowodowania śmierci? Posesji niestety nie udało się przeszukać. Została sprzedana niedługo po zaginięciu Mateusza. Bracia niejednokrotnie zostali przesłuchani. Ich zeznania były spójne i za każdym razem się pokrywały. Prokurator po przesłuchaniu Sebastiana i Dawida w obecności psychologa doszedł do wniosku, że ich zeznania są wiarygodne. Powiedział, że bracia ponownie zostali przesłuchani po osiągnięciu odpowiedniego wieku i ich relacje są nadal zbieżne i tożsame z uprzednio złożonymi zeznaniami. Nie wiedzą, co stało się z Mateuszem, albowiem z ich zeznań wynika, iż rozstali się z nim przy jego domu i później już go nie widzieli. Przesłuchano też w charakterze świadków ich rodziców oraz dziadka. Wszyscy świadkowie zeznali zbieżnie, logicznie i konsekwentnie. Co więcej, w ramach czynności poszukiwawczych zbadano ich przy użyciu wariografu, który nie zanotował żadnych objawów świadczących o związku wyżej wymienionych świadków ze zdarzeniem.
Czy zastanawiacie się, dlaczego Sebastian i Dawid nie zostali poddani badaniu wariografem? Otóż według Instytutu Badań Wariograficznych niechęć do badania wariografem osób młodszych wynika przede wszystkim z niedojrzałości psychologicznej i emocjonalnej małego człowieka. Aby badanie mogło być diagnostyczne, osoba badana musi mieć wystarczający zasób słownictwa, który pozwoli na zrozumienie pytania i właściwą interpretację, zdolność rozróżniania faktów od fikcji, zdolność myślenia abstrakcyjnego, zdolność koncentracji i utrzymania uwagi, zdolność do spostrzegania, zapamiętywania i odtwarzania spostrzeżeń oraz mieć wystarczająco dojrzały układ nerwowy, by poradzić sobie ze stresem, który towarzyszy badaniu. W przypadku dzieci poniżej 12-13 roku życia trudno spełnić wszystkie te kryteria w zadowalającym stopniu. Ponadto ważną przeszkodą jest duża podatność na sugestię, która sprawia, że otrzymywane wyniki nie są wiarygodne. Z przeprowadzonych przez specjalistów badań i eksperymentów wynika, że badanie poligraficzne dzieci i nastolatków jest procesem skomplikowanym i nie daje jednoznacznych wyników. Sebastian i Dawid są teraz osobami dorosłymi. Zastanawia mnie, dlaczego nie zostało wykonane badanie wariografem po ukończeniu przez nich 18 roku życia. Następna teoria mówi o porwaniu, o nielegalnej adopcji. Jakiś czas po zaginięciu Mateusza zgłosiła się kobieta, Emilia H., która twierdziła, że chłopiec został adoptowany do Niemiec, gdzie mieszka z nową rodziną. Policjanci prowadzący sprawę Mateusza we współpracy z funkcjonariuszami z Niemiec zweryfikowali ten trop. Okazał się on nieprawdziwy. Niestety, rodzina Żukowskich nie przetrwała tego trudnego czasu. Niedługo po zaginięciu Mateusza, ze względu na pogarszającą się sytuację materialną małżeństwa, dwoje rodzeństwa Mateusza trafiło do domu dziecka, trzecie dziecko zostało oddane do rodziny zastępczej. Państwo Żukowscy zadłużyli się, biorąc kolejne kredyty, aby móc finansować poszukiwania syna. Po jakimś czasie ich dom został zlicytowany przez komornika, a pani Marzena wyjechała do pracy za granicę, gdzie mieszka do tej pory. Małżeństwo się rozpadło. W 2015 roku prokuratura wszczęła śledztwo w kierunku zabójstwa, jednak po kilku miesiącach postępowanie zostało umorzone z braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa. Prokurator Bartosz Wójcicki wyjaśniał: prokuratura nie wyklucza zabójstwa, tak jak i żadnej innej wersji zdarzenia, lecz nie jesteśmy w posiadaniu niezbitych dowodów na poparcie jakiejkolwiek wersji. Jedyne pewne ustalenia są takie, iż Mateusz zaginął w dniu 26 maja 2007 roku i jego ciała nigdy nie odnaleziono. Zakładano rozmaite wersje śledcze od nieszczęśliwego wypadku po zabójstwo. Wersje te nie mogą jednak podlegać weryfikacji z uwagi na fakt, iż nie odnaleziono kluczowego dowodu, a więc ciała pokrzywdzonego. Postępowanie zostało zatem umorzone wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa. Zapewnienia prokuratury o tym, że śledztwo zostało przeprowadzone rzetelnie oraz że sprawdzony został każdy trop, nie przekonują pana Andrzeja. Z jego strony pod adresem policji, jak i prokuratury padło wiele oskarżeń, między innymi o uniemożliwianie na początku wglądu do akt sprawy. Prokurator rejonowy w Zamościu zabrał w tej sprawie głos. O prawie dostępu do akt był wielokrotnie pouczany, zarówno pisemnie, jak i ustnie. Z możliwości zapoznania się z aktami sprawy nigdy nie skorzystał. Pan Andrzej twierdzi, że przez 8 lat walczył o dostęp do akt i w końcu zostały mu je udostępnione. Twierdzi jednak, że zostały one sfałszowane. Sprawa została zgłoszona do Archiwum X z Lublina. Do tej pory się nią zajmują. Pan Andrzej napisał również pismo do Zbigniewa Ziobry o wznowienie śledztwa i przesłuchanie dwóch policjantów z biura kryminalnego w sprawie rzekomego zacierania śladów. Mówi, że nie dostał na to pismo odpowiedzi. Dalej szuka syna, robi co tylko może, aby dowiedzieć się, co stało się z Mateuszem. Poszukiwaniom syna podporządkował całe swoje życie. W 2019 roku pan Andrzej dostał nagrania, na których widać mężczyznę w kominiarce, który wymachuje nożem i żąda 500 tysięcy złotych za uwolnienie Mateusza, a jeżeli tych pieniędzy nie dostanie, to go zabije. Na szczęście policja szybko dotarła do mężczyzny. Okazało się, że szantażystą jest Arkadiusz H. z Rzeszowa i że nagranie było żartem. Mężczyzna został zatrzymany. Zastanawia mnie, jak jest to możliwe, żeby w tak małej miejscowości, gdzie każdy o każdym wie wszystko, zaginęło dziecko i nikt nic nie widział, nikt nic nie słyszał. Nikt nie zauważył niczego podejrzanego.
Czy kiedykolwiek uda się rozwiązać zagadkę tego zaginięcia? Mam ogromną nadzieję, że tak, ponieważ z rozmów z rodzinami osób zaginionych wiem, że niewiedza jest gorsza od najgorszej prawdy. W dniu zaginięcia Mateusz Żukowski miał 10 lat, 150 cm wzrostu, był szczupłej budowy ciała. Ważył około 49 kg. Miał włosy koloru rudego i jasne oczy. W 2020 roku biegli z białostockiego laboratorium kryminalistycznego stworzyli portret zaginionego, który pokazuje, jak Mateusz mógłby wyglądać w wieku 24 lat. Wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca przebywania Mateusza Żukowskiego, bądź mają jakiekolwiek informacje dotyczące zaginionego, proszone są o kontakt telefoniczny z dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Zamościu pod numerem telefonu 47 815 1900 bądź z najbliższą jednostką policji pod numerem alarmowym 112. Apeluje zespół prasowy zamojskiej policji. Kochani, bardzo Wam dziękuję za to, że mnie wspieracie, że słuchacie kolejnych odcinków. Od teraz mój podcast znajdziecie również na Spotify. A jeżeli ktoś z Was chciałby mnie wesprzeć, abym mogła jeszcze lepiej i częściej nagrywać, możecie podarować mi wirtualną kawę na portalu Buy Coffee Too. Zapraszam i bardzo dziękuję. Do usłyszenia w następnym odcinku.